mamu vie bane na robote vie bane mamu, mamu vie bane na robote vie bane mamu. W szwajcarskim barze znajduje się polski akcent. Kasacja, 20 kwietnia 2023. Kasacja to jest miejscowość pomiędzy granicą, do granicy włoskiej, o w tamtym kierunku mam 20 km, a do góry jedzie się do St. Moritz i też jest 20 km. No i właśnie pada świeży śnieg. Powiem tak, nie mogę się doczekać, kiedy stąd się wyniosę. 21 kwietnia 2023. Kasacja 1420 metrów nad poziomem morza. No i tak to wygląda. Nie, mrozu nie ma, temperatura jest na plusie, także to wszystko topnieje. No ale jak mi to kiedyś ktoś powiedział, na tej wysokości to już w czerwcu może spaść śnieg i to nikogo specjalnie nie dziwi. Są takie paliki powbijane przy drodze. Ja sobie myślę, czemu oni tych palików nie ściągają? Przecież już wiosna. No i teraz już rozumiem, dlaczego nie ściągają. Powiem tak. No, autochtonów to nie dziwi, że końcem kwietnia spadło troszkę śniegu. Jedynym zdziwionym to ja jestem. Ja wiem, że ja słyszałem o tym, że na tej wysokości to śnieg może spaść i w czerwcu. Ale co innego słyszeć, a co innego zobaczyć. Ale topnieje. Topnieje, myślę, że do jutra to już więcej jak pół z tego nie będzie. Ale jak na razie jest. Curich na linii, panie prezesie. Curich? Ja? Das war ja? Bitte, bitte. Powiem tak. Ja nie jestem jakimś człowiekiem bardzo podejrzliwym. Nie tworzę teorii spiskowych, ani tym bardziej w nie nie wierzę. Ale było tak. W zeszłym tygodniu, no bo wiadomo, aktualnie szukam pracy nowej, nie? W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie z mojej starej agencji koleś, że jest praca. Zadzwonił w czwartek. W czwartek o 9:00 i mówi, że jest praca gdzieś tam pod Zurichem, że muszę być dzisiaj po południu. Ja mówię mu, jak to dzisiaj po południu, to ja mam się w ciągu kilku godzin spakować i przez góry przemieścić do Zurichu, mówię, to jest niemożliwe, to ja na takie wariactwo to się nie godzę. Mogę od poniedziałku zacząć. Nie, od poniedziałku nie.
Bo trzeba już. Ja mówię, no to jak już, to nie. Za chwilę dzwoni inna firma. Szukasz pracy? Ja mówię, tak. Jest praca, ale musisz być jutro. Ja sam myślę, kurde, no nie, no. No zwariowali, no. Prawdopodobnie chodzi o to samo miejsce. Ja mówię do gościa tak, proszę pana. Ja wiem z doświadczenia, że jak trzeba być na już jak już trzeba być, to to jest praca na tydzień, góra dwa. Dlatego nie jestem zainteresowany. To po pierwsze, primo. A po drugie, primo, ultimo, nie dam rady być na jutro. Bo ja jestem wypakowany, ja mam dużo rzeczy, ja się muszę spakować, ja muszę mieć na to czas, a nie na wariackich papierach gdzieś lecieć do jakiejś nowej pracy. No to nie, dobra. Później znowu zadzwoniła do mnie firma, ta stara, w której aktualnie byłem, że jest praca. To był piątek. Tak. Jest praca od poniedziałku. A, dobra, bardzo dobra praca, tam podłączanie kabli. Ja mówię, dobra, pasuje. No i gdzieś tak, nawet to dziwne, że tak postąpili, bo z reguły tak nie postępują, tylko jak praca jest nieaktualna, to w ogóle nikt się nie odzywa i nikt nie informuje. Ale on zadzwonił, nie? I mówi, że sorry, ale tam firma zrezygnowała i na razie nie potrzebują. Ja mówię, no to dobra, no to ja mówię, wie pan, no to ja będę, to wy tam dla mnie szukajcie, ja mówię, ale no ja też będę tutaj ze swojej strony szukał. No tak, mówi, tak, to tak najlepiej, tak, tak, tak. I teraz co się dzieje? To był piątek. Tak. To był piątek. I później, no właśnie nie pamiętam dokładnie, czy to był wtorek, czy środa. Ale chyba to był wtorek. Zadzwonił do mnie, że ma dla mnie pracę. Gdzieś tam, koło Solothurn, w kantonie Solothurn. I czy ja jestem jeszcze wolny? Czy jestem jeszcze wolny, się mnie pyta. Ja mówię, że tak, jestem jeszcze wolny. W środę przysłał mi umowę. W środę przysłał umowę, ale nie przysłał miejsca zakwaterowania. W środę rano już była umowa. No ale nic, no ja czekałem cały dzień, miejsce zakwaterowania nie przyszło. Więc w czwartek rano wysłałem mu na WhatsAppa informację, że no to miejsce zakwaterowania, żeby mi przysłał, nie? Bo nie mam adresu. I teraz tak, cały dzień była cisza, nie odzywał się. I gdzieś tak po 17 przysłał mi informację, że firma zrezygnowała z podpisania umowy, że oni chcieli, ale już nie chcą. I teraz powiem tak. Podejrzewam, nie mam oczywiście na to dowodów, bo trudno mieć, ale podejrzewam, że on specjalnie wysłał tą umowę do mnie. Być może, że prowadzili rozmowy z tą firmą, że będzie że oni potrzebują elektryka. I w czwartek im firma odpowiedziała, że jednak nie będą brać. A on już w środę wysłał mi umowę po to, żebym ja z nikim innym nie rozmawiał już, tylko żebym został u nich. Takie mam podejrzenie. Nie mam na to dowodów, ale okoliczności wszystkie wskazują na to, że tak mogło być, a ja tą firmę znam i znam tego człowieka
i on byłby do tego zdolny. No i jak to mówią, końce końców, podpisałem umowę z pewną firmą z Zurichu i od poniedziałku zaczynam nową pracę w Zurichu. Halo! Halo! Warte Sie bitte! Halo! Halo! Zurich! Wo ist Zurich? Zurich! Zurich! Wo ist Zurich? Zurich! Zurich! Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się film podobał, to zachęcam, łapka w górę, subskrybujcie i komentujcie moje filmy. Tylko jeszcze jedna uwaga, przy subskrybowaniu to proszę nacisnąć przycisk subskrybuj i później u góry taki dzwoneczek wyskoczy. To ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. Pozdrawiam. Do następnego razu. Jak to mówią Szwajcarzy, bis nächste Mal. Ciao. No tak było. Nie zmyślam. Do zobaczenia w Szwajcarii. I bracia ruszyli ku swojej następnej przygodzie.